Maryjo, stajemy u Twego tronu w dniu świętego Andrzeja Apostoła, któremu chrześcijański wschód dał przydomek protokleros, to znaczy pierwszy powołany. Jak czytamy w Ewangelii świętego Jana, to on przyprowadził do Jezusa swojego brata Szymona Piotra. Był bowiem uczniem świętego Jana Chrzciciela, który wskazał na Chrystusa jako Bożego Baranka, za którym Andrzej poszedł, by zobaczyć, gdzie mieszka, i tam przyprowadził brata. Maryjo, Ty wskazujesz nam Chrystusa i jesteś dla nas wzorem. W najbliższych dniach gromadzić się będą wokół Ciebie osoby, które chcą realizować i realizują swoje powołanie
w indywidualnych formach życia konsekrowanego. Dla nich wszystkich, Maryjo, jesteś wzorem. Weszłaś bowiem w Boży plan zbawienia z całą swoją kobiecością, jako dziewica, która przyjmuje słowo, jako matka ożywiona miłością i wolą służenia oraz jako wdowa, najdoskonalsza uczennica Chrystusa, będąca wzorem dla Jego uczniów. Ewangeliści Mateusz i Łukasz szczególnie podkreślają Twoje dziewictwo. Mateusz widzi wypełnienie słów proroka Izajasza o tym, że Panna, że dziewica pocznie syna i porodzi Zbawiciela. A Łukasz podkreśla Twoje dobrowolne dziewictwo, będące znakiem całkowitego poświęcenia się Bogu. Oto ja, służebnica Pańska. I jest ono wyłącznym darem miłości. Dziewictwo nie jest ucieczką od trudności życia, nie jest podyktowane lękiem, nie jest próbą ukrycia się, ale jest ono darem miłości dla Boga, któremu dziewica ofiarowuje swoje życie. Maryjo, jako matka ożywiona miłością i wolą służenia, jesteś ukazana w tym cudownym wizerunku, przed którym stoimy. Tutaj kontemplujemy tajemnicę Twojego życia i Twojej matczynej miłości. Maryjo, jako wdowa, jesteś wzorem uczennicy dla uczniów. Ty nie zamykałaś się w swojej samotności, ale uczestniczyłaś w życiu wspólnoty. Prowadziłaś uczniów ku Chrystusowi drogą modlitwy. Byłaś, o Pani, w wieczerniku wśród uczniów oczekujących Ducha Pocieszyciela. Ducha, którym Ty już przecież zostałaś napełniona w godzinie zwiastowania. Maryjo Jasnogórska Pani, otaczaj opieką wszystkich, którzy pragną się schronić pod Twoim płaszczem i w Tobie widzą wzór dla swojego życia i chrześcijańskiej drogi ku zbawieniu w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Bóg zapłać księdzu biskupowi Wojciechowi Skibickiemu za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy dziś u tronu Jasnogórskiej Pani, wśród pielgrzymów modlących się w godzinie apelu jasnogórskiego są przedstawiciele różnych indywidualnych form życia konsekrowanego. Dziękujemy za każdą i za każdego, kto dobrowolnie podejmuje trud szczególnego zjednoczenia z Bogiem i modlitwy za Kościół Święty. My także wraz ze wszystkimi pragniemy u kresu tego kolejnego dnia naszego życia polecić cały Kościół Święty. Modlimy się za Ojca Świętego Franciszka. W sposób szczególny prosimy dla niego o dar zdrowia. Polecamy cały polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Wojciecha Skibickiego, księdza biskupa Arkadiusza Okroja. Polecamy wszystkich solenizantów dnia dzisiejszego, wszystkim tym, którym patronuje święty Andrzej, wszystkim biskupom, których jest tak wielu w episkopacie, którzy noszą imię Andrzej, na czele z naszym księdzem biskupem Andrzejem Przybylskim. Polecamy także naszych paulińskich współbraci z Jasnogórskiego Konwentu, ojca Andrzeja Laskusa, ojca Andrzeja Kustera, ojca Andrzeja Grada oraz brata Andrzeja Wróblewskiego. Wśród solenizantów prosimy w intencji Andrzeja Garcarka oraz o zdrowie dla Andrzeja Midury. Prosimy w godzinie apelu jasnogórskiego o łaskę nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Prosimy za jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów. Polecamy naszą ojczyznę, wszystkich rządzących.
Pamiętamy o wszystkich naszych rodakach rozsianych po całym świecie. W duchowej jedności łączymy się z tymi wszystkimi, którzy dzięki telewizji Trwam, Radiu Maryja, Radiu Jasna Góra, innym rozgłościom katolickim, internetowi, w tej godzinie łączą się z nami w modlitwie. Pamiętamy o wszystkich chorych i cierpiących. Prosimy o dar pokoju na Ukrainie, Ziemi Świętej. Prosimy we wszystkich naszych intencjach, które mamy w naszych sercach. Polecamy intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Modląc się tajemnicą z części światła, przepowiadanie Słowa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W Twoim sercu, Maryjo, składamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej
za pośrednictwem Radia Jasna Góra. Prosimy za wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, te, którzy każdego dnia wspierają nas swoją modlitwą, swoimi ofiarami. Polecamy diecezję włocławską, dziś parafię Sumin, w której przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Polecamy całą rodzinę Radia Maryja, która przygotowuje się do jubileuszu powstania radia. Kończący się miesiąc listopad także przypomina nam o modlitwie za wszystkich naszych bliskich zmarłych. Prosimy także o błogosławiony dla nas wszystkich czas Adwentu, który się rozpocznie. Chcemy nie tylko dobrze przygotować się na święta Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim na powtórne przyjście Chrystusa. Oby nasze serca były zawsze gotowe na spotkanie z Panem. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Obecny wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Wojciecha i Arkadiusza prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. W Szkole Maryi uczymy się za świętym Pawłem tej świadomości i pewności wiary, że za łaską Boga jestem tym, kim jestem. Wiem, komu zawierzyłem. A zawierzenie, jak uczył nas święty Jan Paweł II, jest osobistą odpowiedzią człowieka na miłość Boga. Maryjo, wspomóż nasze drogi. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.